Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałabym z Wami porozmawiać na temat roślinnych wzlotów i upadków. I tak jak wiecie, mam mnóstwo roślin, część z nich przeżyła, część nie. Jesteśmy cały czas w dobrej nadziei, a dzisiaj Wam pokażę pewne rośliny, których może jeszcze nie widzieliście. Przedstawię Wam ich historię oraz pokażę, z czym obecnie się zmagam. I tak, czasu dzisiaj jest trochę mało, ponieważ jest dzisiaj wtorek? Nie, poniedziałek. Poniedziałek, to jeszcze nie jest tak źle, do środy jeszcze mam czas, ale tak jak wiecie, nakręcenie filmiku, obrobienie i tak dalej, zajmuje trochę czasu, więc postaram się, żeby ten był gotowy na środę, żebyście nie musieli czekać kolejnego tygodnia i dlatego zabieram się do roboty. Ostatnimi czasy u mnie jest dość duże zamieszanie głowy, bo tak jak Wam kiedyś wspominałam, zapisałam się do koledżu, zapisałam się na kurs fotografii i właśnie teraz zbliża się ta końcówka, kiedy muszę oddać swoje prace. Przez ostatnie parę tygodni miałam sesję w studio z różnymi osobami i teraz właśnie większość czasu poświęcam na to, żeby te wszystkie zdjęcia obrobić, przygotować do druku itd., itd. Także dość napięty grafik, ale dla Was zawsze znajdę czas. I tak, siedzę po turecku, więc trochę się będę wiercić, bo to nie do końca jest wygodna pozycja. Ale otoczyłam się znowu moimi roślinkami i teraz tak, krótka historia po kolei. Wzloty i upadki, tak jak mówiłam. Trzykrotka, zdecydowanie wzlot. Tutaj mam taki okaz i on biedny, widzę, że coś go dopadło, nie wiem co. Albo zaraza jakaś, albo brak wody. To, o ile dobrze kojarzę, jest hamedora, czy kamedora. Mam dwie, jedna prawie cała wyschła, niestety. Druga ma się trochę lepiej, chociaż też raz zdarzyło mi się ją przesuszyć i tutaj listki już pousychały. Z tego co wiem, i tak jak widzicie po naklejce, ta roślinka lubi dużo wody. Ja staram się ją pryskać tutaj po liściach i widzę, że jest jeszcze taki listek, który się nie poddaje. W tej biedniejszej wersji niestety zostały już tylko dwie główne roślinki i ta jedna już jest prawie też wyschnięta na wiór. I myślę, że część z tego to też jest mój problem, ponieważ ja jak widzę takie biedne roślinki w sklepie, to ja zawsze chcę je uratować i mówię, o nie zostawię cię tu na pastwo losu, ja cię uratuję. A czasami one po prostu już są po tej drugiej stronie jedną nogą i niekoniecznie da się je uratować. Czasami też mam jakieś różne choroby, których po prostu ja albo nie widzę, albo na których się nie znam. No i to różnie bywa z tymi roślinkami, także hamedora na razie ma się tak jak się ma, mam nadzieję, że odżyje. Myślę, że może kiedyś, jeżeli ta roślinka przeżyje, przerzucę je w jedną doniczkę, no bo to trochę tak biednie wygląda. Tak, że tak. Kolejną roślinką, która jest roślinką taką rescue plant, to jest ta Diefenbachia, czy Diefenbachia. Nie do końca wiem, tak się nazywa. I to jest podobno jedna z roślinek bardzo łatwych w utrzymaniu. Jak wiemy już po moim zamikulusie, czyli Zizi Plant, tej roślinie, której nie da się zabić, a która mi już padła trzy razy, ja mam rękę do tego, że potrafię wyniszczyć kwiaty, których niby się nie da wyniszczyć, a te, które niby są ciężkie do rośnięcia, u mnie rosną. Ta jednak, widzę, ma tutaj jakby nowego listka, także coś z nią się dzieje. Ona, jak ja ją kupiłam, to wyglądała bujniej, ale niestety miała te takie małe, czarne robaczki, co Wam mówiłam, że one tak po prostu skaczą, wiją się po liściu i wysysają z niego całe soki. To, co ja zrobiłam, to jak tylko zauważyłam, że coś takiego jest, wzięłam te listki, przetarłam olejkiem, to znaczy tą całą miksturką olejku nim, z mydłem i z wodą i je przetarłam, dlatego one też się tak świecą. I nie byłam pewna, czy dobrze robię, czy źle. Jak zwykle u mnie to jest metoda prób i błędów, bo bałam się, że po prostu olejek pozapycha tam te wszystkie rzeczy w roślince i ona może nie dać sobie rady fotosyntezować i wchłaniać tego, co powinno. Ale jak widać, te liście, które są, trzymają się w miarę dobrze. Nie widać tu nic skaczącego, przynajmniej żywego. Także mam nadzieję, że przeżyje. Za jakiś czas zobaczymy, ale cieszy mnie ogromnie ten jeden listek. Właśnie, a propos listków,
mam jeszcze parę dobrych rzeczy. I tutaj moja pierwsza Monstera Deliciosa, czyli Monika. Nie wiem, czy zauważycie, puszcza nowego listka. I to jest niesamowite. Właśnie zobaczyłam to dzisiaj. I to jest ta mniejsza Monstera, którą mam, bo mam dwie. Nie pytajcie dlaczego. I to jest pierwszy listek, który ona puszcza, od kiedy ją kupiłam. Także mam nadzieję, że urośnie. Ta Monstera razem z tą drugą Monsterą Addisoni, którą mam tutaj, te dwie są w sypialni i to jest szczepka i ona też tutaj ma jednego listka, który niedawno się wypuścił i tutaj ma drugiego. I co do tego, to nie jestem pewna, czy jemu nie trzeba będzie pomóc, bo często jest tak, że jak listki są takie, wiecie, mega zgięte, to ludzie je ratują tam, próbując je uwolnić. To, co ja wyczytałam, to, że zazwyczaj liście tak, takie mają problemy, żeby się uwolnić z tej gałązki swojej, jeżeli jest za dużo, jeżeli powietrze jest za suche, czyli jeżeli jest zbyt mała wilgotność powietrza, to, co ja robiłam przez ostatnie parę dni, to ustawiałam taki nawilżacz powietrza na zimną parę między tymi kwiatkami, żeby on tam nawilżał to powietrze i jeszcze raz na jakiś czas je spryskuję moim magicznym sprayem. Także tutaj Adrianna, tu ma małego listka, tu gdzieś był jeszcze jeden, ale już nie kojarzę. Na pewno tu jest jeden, tu jest drugi i tu jest trzeci. Także jak zobaczycie, nie tylko zabijam kwiaty, potrafię je też utrzymać przy życiu. I to są te dobre okazy. Jeszcze jeden, pozytywna wiadomość. A tak naprawdę dwie. Tutaj Alfred, mój ten drugi kaktusik. On też, pomimo że umiera, to puścił dwa listki nowe i ja zauważyłam, że jak one były na słońcu, to te końcówki im opadły, ale jak tylko je schowałam do cienia, to one odrosły. Także Alfredzik. Alfredzik ma się świetnie. Kolejna roślina to jest moja Raphidophora. Kolejna monsterka i ona to jest ta, którą ja kupiłam taką biedną, jak zwykle na misji ratowania kwiatków. I ona puszcza jednego, drugiego, tu ma trzeciego, czwartego, piąty, szósty, siedem nowych kwiatów. To jest jakiś rekord, ale mam nadzieję, że to świadczy o tym, że ona po prostu się tutaj zadomowiła i ma się dobrze. I mam nadzieję, że po prostu uda ją się uratować. Te takie przysuszone będę musiała obciąć, ale starałam się je zostawić tak, żeby ona miała chociaż trochę czegoś zielonego, żeby mogła nabrać siły. No i jak widać, chyba jej się podoba. Co do upadków, niestety, to moja orchidea, ta, pamiętacie, malutka, maciupeńka orchidea, wypuściła kwiatka i już się cieszyłam, mówię, że o, na bank się uda uratować, a niestety dzisiaj rano, jak się jej przyjrzałam, straciła dwa z trzech listków. I to... One, po nich czuj, że one nie mają takiej twardości, jak to powinny mieć liście orchidee. I jak się przyjrzycie, to tutaj niestety przy gałązce, przy tej całej bazie, one już były po prostu wyschnięte, może przegnite. Także obawiam się, że ta orchidea, pomimo tego, że wypuściła piękny kwiat na sam koniec, to długo nie pożyje, ponieważ jednak coś tutaj ma z tymi liściami przegnite. I to jest mój błąd, ewidentnie, ponieważ nie przyjrzałam się, kupując ten kwiat w sklepie, że on tam ma problemy u podstawy. Nauczka na przyszłość, no, a przynajmniej mamy jednego kwiatka do radości. I ostatnim takim kwiatem, nie jest to do końca porażka, ale jest to coś, co muszę teraz znaleźć na to sposób. To jest właśnie ta moja druga Monstera. I ta Monstera jest dość spora i ja niestety ją musiałam wyciągnąć z doniczki. Staraj się nie zabić, Ania. Ponieważ jak widzicie, ona bardzo miała ciasno tam. Ona była w doniczce w rozmiarze 17, w takim czymś po prostu. Ja ją też kupiłam w sklepie przypadkiem
I zauważyłam, że z niej korzonki wychodzą. Mówię, dobra, sprawdzę, co tam się dzieje. Jak to wyciągnęłam, to mówię, Boże, to zdecydowanie potrzebuje większej deniczki. Tylko niestety problem jest w tym, że ja ogólnie kupuję małe kwiatki, więc ja mam tylko małe doniczki w domu i muszę gdzieś znaleźć miejsce w jakimś sklepie, który jeszcze sprzedaje doniczki i który właśnie będę mogła znaleźć miejsce dla niej. Myślę, że może IKEA, widziałam coś fajnego, może B&Q, zobaczymy. Jak nie, no to jakiś Garden Center. Dobra, tyle. Tyle na dzisiaj, żeby nie było przydługo. Także jak widzicie, bywa radośnie i bywa ciężej. Mam nadzieję, że znajdę doniczkę dla tej mojej wielkiej monstery. Jest to największy kwiatek, jaki mam w domu i przyznam się, że trochę mnie przeraża to, ponieważ nie wiem, jak dbać o takie duże kwiatki i boję się, że coś zrobię nie tak. Ale trzymajcie kciuki. Jedno co wiem, to że zdecydowanie potrzebuję ona większej doniczki i takiego stałego domu, żeby jej nie mieszać co chwilę. Udało mi się ją trochę obruszyć z tymi korzeniami, trochę tam przewietrzyć tą ziemię, żeby ona nie była taka skompaktowana. No i teraz jedyne co potrzebuję, to znaleźć większą doniczkę, dobrą ziemię i znaleźć dla niej miejsce takie, żeby mogła stać. Dam wam znać za jakiś czas, tak jak mówię. Na razie myślę, że może tyle wystarczy z tych roślinek. 3 filmy pod rząd to całkiem sporo. Jeżeli będziecie chcieli wiedzieć więcej albo poznać kolejne okazy, których może jeszcze nie przedstawiłam, dajcie znać. A tak, to do zobaczenia za tydzień. Miłego dnia i do zobaczenia. Cześć!